Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. Witam Was w drugim odcinku dotyczącym budowy centralnego odciągu Trocin. Wirnik porządnie już wysekł. W tym odcinku postaram się go wycentrować, wyważyć oraz obudować tak, aby zakończyć już budowę całej turbiny. Chociaż okręgi były cięte za pomocą frezarki i cyrkla, tak więc wszystko powinno być równe, ale wiadomo, że nigdy tak nie jest, choćby z tego powodu, że sklejenia, jak już część z Was zauważyła, nie są idealnie pod kątem prostym, także gdzieś to jest wysunięte, tutaj jak widać ułamki milimetra, niekiedy milimetr, wystają te lotki, tak więc wszystko trzeba wycentrować. Do wycentrowania użyję takiej śruby z łożyskami, łożyska są tego samego rozmiaru na zewnątrz, co wał silnika, na którym będzie zamocowany cały wirnik. I tak podsunę to pod szlifierkę tarczową, którą mogliście oglądać w jednym z poprzednich odcinków na mojej tokarce. Część z Was może już zauważyła, że przy budowie szlifierki wywierciłem tutaj na środku otwór. Właśnie on jest na tą śrubę, na którą nasunę łożyska. Całość zakręcę. Teraz tylko podsunę ten stolik, sprawdzę, czy jest idealnie kąt prosty. Okej, jest idealnie kąt prosty. Teraz mogę te motylki skręcić. Właśnie po to robiłem tą regulację, aby zawsze móc skorygować i ustawić idealnie kąt prosty. Teraz, gdy stolik jest już pod kątem prostym do tarczy, tak naprawdę ustawienie w tym kierunku nie ma dla nas żadnego znaczenia. Nakładamy wirnik na łożyska, podjeżdżamy delikatnie. I w tym momencie, gdy z jednej strony zeszlifujemy, na dole skręcę śrubę, zacznę obracać wirnikiem i będę miał idealnie w takiej samej odległości od środka do tarczy, a więc będzie centrycznie. Działa bardzo fajnie, zebrało te wystające lotki, tak więc teraz już mam spasowane. Ale jeszcze minimalnie chciałbym też wyszlifować te kręgi, aby mieć pewność, że jest to naprawdę centrycznie. Tak więc lekko podsunę i zobaczymy, może się uda. Wirnik powinien być już centryczny, tak przynajmniej mi się wydaje. Wyczyszczę go i psiknę lakierem, tak aby był odporny nieco na wilgoć. Przed malowaniem wyważę jeszcze wirnik. Ale aby to zrobić, muszę przykręcić to główne mocowanie do silnika. Przypuszczam, że wyważyłem już wirnik. Do imadła wkręciłem śrubę, na którą nasunąłem łożysko, później tulejka i drugie łożysko, tak aby w dwóch skrajnych położeniach tego mocowania wirnika mieć łożyska. I tak kręciłem sobie siedząc tutaj i zaznaczałem punkty, te najcięższe, czyli te, które zawsze spadają na dół. I tak tutaj miałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Wirnik opadł mi na dół, więc w przeciwległym końcu nakleiłem kawałki sklejki wewnątrz, ponieważ zewnętrzna część nie może ocierać później o budowę turbiny. Naklejałem do tego momentu, aż nie było cofania. O co chodzi z cofaniem? Jeżeli założymy, że ten punkt jest najcięższy, to w momencie, gdy wirnik się kręci, traci swoją prędkość, to punkt ten zawsze spadnie na dół. Tak więc jeżeli kręcimy wirnikiem w tą stronę, wirnik przestaje i jest po tej stronie, punkt ciężkości spada na dół. Jeżeli zakręcimy w drugą stronę i punkt ciężkości przekroczy, no to on dojdzie do końca. Ale jeżeli nie przekroczy osi tej pionowej, to spadnie z powrotem na dół. Więc wiemy wtedy, że to jest najcięższy punkt i w przeciwległym końcu trzeba coś dokleić, tak aby po obrocie ten punkt zostawał w miejscu, w którym zakręcimy. Przykładowo teraz, jeżeli zakręcę, trochę wyhamuję, wirnik kręci się w tą stronę i tak jak staje, tak powinien ustać. Stoi, zatrzymał się. Nie było żadnego cofania. Te płytki przyklejałem na taśmę dwustronną, ponieważ warto sobie posprawdzać. Tu przykładowo jedną odkleiłem, bo była w złym miejscu. Teraz przyklejam to na klej, maluję i biorę się za obudowę turbiny. Obudowa wirnika, a więc pozostała część turbiny, to również początek budowy konstrukcji.
konstrukcji nośnej całego mojego centralnego ciągu trocin, ponieważ silnik ma mocowanie równolegle do wału, natomiast cała turbina będzie działała w ten sposób. Tak więc trzeba przetransferować możliwości zamocowania tego silnika z tej strony na to wszystko, co będzie wisiało z tej strony wału, a więc będzie wisiało pod spodem. Dlatego tu trzeba wykonać solidne mocowanie i tu trzeba nasunąć płytę na silnik, tak aby było szczelnie zabudowane. Dlatego pierwszym elementem będzie okrągła płyta. Niestety nie zmieści mi się sklejka 18, dlatego wykorzystam tą 11. Ona zmieści się swobodnie. Zamocowana będzie tak, że będzie wprowadzona na silnik. Tu już mam przygotowany okrąg, zanim wyciąłem środek, już wymierzyłem sobie, ile wynosi silnik i ile będę musiał wyciąć na wyżynarce. Całość wytnę frezarką i ta płyta będzie przymocowana do konstrukcji, do mocowań silnika, tak aby przetransferować siłę, ponieważ na tej płycie będzie zawieszona pozostała część turbiny, a pod nią będzie zawieszony cyklon, a cyklon będzie swobodnie połączony ze zbiornikiem trocin. Tak więc ta płyta będzie musiała przenieść również obciążenia całego cyklonu. Dlatego na nią, już poza obrysem silnika, przykleję jeszcze dodatkowe wzmocnienia. Pewnie będzie to sklejka 18, tak aby spokojnie udźwignęła cały ciężar. Ale teraz idę po tosty. W stolarni od zera nic się nie marnuje. Tu mamy koło wycięte z pokrywy od starego łóżka. Pod spodem sklejka 18, niestety laminowana, ale laminatu nie będzie widać. Stare drzwi jeszcze, widać zamek od jakiejś szafy. Ale przejdźmy do rzeczy. Jak wyznaczyłem ślimak, który będzie rozpędzał powietrze i wypychał je na zewnątrz? Przymierzyłem tak w przybliżeniu ten okrąg. Wyznaczyłem tutaj linię. I teraz tu był środek. I zrobiłem takie magiczne urządzenie, ołówek, kołek, to jest kawałek starego karnisza, wbiłem gwóźdź, który zeszlifowałem, później łepek, nakręciłem sznurek i teraz tak, nie ruszając kołkiem, zamontowałem go w tym, w centralnym punkcie tego okręgu. Zaznaczam tutaj punkt przecięcia. I stopniowo odwijam sznurek, rysując jednocześnie spiralę, która powstaje wskutek tego, że sznurek się odwija coraz bardziej. I tak aż tutaj wykracza nam daleko poza ten obszar okręgu. Dzięki temu mam tutaj wylot 12 cm. Tu tylko dorysuję, poprawię ten kształt, aby nie był taki ostry kąt. No i tak będzie wyglądała obudowa. Tak będzie wyglądała obudowa, to będzie jedna płyta. Oczywiście wytniemy w niej otwór na tą płytę. Ta płyta jest z centymetrem nadmiaru, ponieważ ten centymetr przyjdzie na 9 mm piankę uszczelniającą. Tak więc tu wytnę okrąg o średnicy o centymetr mniejszej od tej płyty, natomiast na tą płytę zrobię centymetrowy frez, dzięki czemu wprowadzę ją i będzie spasowana na zero. Później drugą płytę wytnę, kopiując od tej płyty frezarką. Tyle z teorii, działamy. Pierwszy ślimak wycięty, nie mówię, że było prosto, ale się udało, to najważniejsze. Teraz wyszlifuję krawędzie i można robić drugiego. Drugiego ślimaka wciąłem wyżynarką ręczną, ponieważ uznałem, że skoro i tak zbieram dość dużo szlifierką tą tarczową,
to mogę sobie zostawić zapas na wyszczerbienia i tak objechałem z zapasem na wyszczerbienia. Wyciąłem zgrubnie, teraz przeszlifuję i będę miał już dwie podstawy turbiny. Natomiast zostaną do zrobienia boki, no i te wnętrza na wylot powietrza i na zamocowanie. Przyspałem się z tematem, nie wiem po co tego drugiego ślimaka wycinałem i szlifowałem. Wystarczy, że przejadę go frezem prostym z łożyskiem. Wtedy skopiuję idealnie tego dolnego ślimaka i będę miał dwa identyczne. Po szlifowaniu i tak nie jest idealnie, więc i tak przejeżdżam. Skleiłem taśmą dwustronną, ściskami przypiąłem do stołu, aby mi to nie uciekało. Tak więc kopiuję i wycinam otwory w środku. W jednej z tych płyt wyciąłem otwór o średnicy 150 mm na rurę. Jest to rura wentylacyjna, gdyby ktoś szukał. Tędy ma wlatywać powietrze. Mam taką nadzieję, że tak będzie. Natomiast w drugiej płycie wyfrezowałem otwór. Jest tu płyta, która będzie zamontowana na stałe do silnika. Jak widać, jest dość idealnie wyfrezowany. I jest tu takie podcięcie, tu będzie wprowadzona uszczelka, aby nie było żadnych lewych przepływów powietrza. I tak będę zakładał całą tą obudowę turbiny na silnik. Dzięki temu tu jest ponad 50 cm, więc będę mógł tu wprowadzić cały wirnik. Teraz, aby to połączyć, muszę przygotować takie zasuwki. Natomiast tutaj będę wiercił wiertłem siódemką i gwintował pod śrubę ósemkę. Mam nadzieję, że będzie to trzymało 8 śrub ósemek. Przygotowałem blachę na boki, niestety nie udało jej się wygiąć idealnie tak jakbym chciał. Nie wiem, chyba jest za gruba, musiałbym czymś półokrągłym z góry nakładać, ponieważ załamywała się zamiast wygiąć włók. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wywiercić otwory pod wkręty i przykręcić tą blachę, ale muszę ją jeszcze idealnie naciągnąć, chociaż i tak przestrzeń łączenia między płytą a blachą później wypełnię silikonem. Jedna płyta przykręcona, została jeszcze druga, ale jak to mówi mój syn, turbina zaczyna wyglądać ogromniaście. Waga też jest konkretna. Jest konkret. Całość skręcona, niestety musiałem dać dwa arkusze blachy, ponieważ jeden nie starczał mi na cały obwód. I tak już między nie dałem silikon, a teraz silikonem uszczelnię jeszcze te krawędzie pomiędzy blachą a płytą. Aby połączyć całą turbinę z silnikiem, przyciąłem płyty. Tu jest podstawa, do której będzie przykręcony silnik, boki wzmacniające. Natomiast tu jest tak trochę koślawo, ale z odpadu, który został z wycięcia tego środka, wycięta taka ramka, która będzie wzmocnieniem tej płyty 11 mm. To będzie połączone, do tego będzie silnik. Natomiast aby zamocować całość na jakiejś solidnej, a jednocześnie wygłuszającej drgania konstrukcji, od spodu do tej płyty przymocuję nakrętki pazurkowe, w które będą wkręcane pręty. Niestety są to pręty ósemki, ponieważ nie mam nakrętek pazurkowych dziesiątek. Nigdzie nie mogłem ich dostać. Także na czterech takich prętach będzie zamocowana ta płyta. Sądzę, że jak będzie gwint metalowy w metalowy,
to powinno to wytrzymać. Tak więc teraz sklejam te płyty do silnika, później ustawię wysunięcie, gdzie ten silnik ma być zamieszczony, tak aby idealnie pasował w ten otwór. No i powoli będziemy odpalać turbinę. Wycieczka w kosmos? A może się uda. Silnik przykręcony do podstawy, wirnik przykręcony. Czas założyć obudowę. Sprawdziłem tylko, jak się kręci. Okazuje się, że jest naprawdę niewielkie bicie. Mam nadzieję, że nic dziwnego się nie wydarzy. Zakładam obudowę i odpalamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Próba generalna, pierwsze podejście, najpierw z zatchanym wlotem, tak więc silnik nie będzie miał co ciągnąć, zobaczymy co się wydarzy. Próba generalna, podejście drugie, wirnik uniesiony, tak więc pełna moc ssania. Powiem wam, naprawdę jest mi potrzebny. Jest tu dużo kurzu, który on znalazł. Ole poszło. Jak mogliście zobaczyć, te wiele godzin spędzone nad budową turbiny nie poszło na marne. Poza tym, że bardzo wiele się nauczyłem, turbina działa, co można było zobaczyć, jej moc jest naprawdę ogromna. A kolejny etap budowy mojego centralnego odciągu trocin to budowa separatora cyklonowego, do którego oglądania już was teraz zapraszam. Zapraszam również do oglądania innych moich realizacji. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy i klikania lajków, jeśli wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!